I wszystko, cokolwiek działacie z Bogiem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto słowo moje. Gdzie najpierw słyszy się o Bogu,
umowie dziecka, potem w umowie dorastającego człowieka. Gdzie uczy się, jak kochać Boga nade wszystko, a człowieka pomimo wszystko. Już ubłogosławieni jesteście, obdarzeni. Za to dzisiaj tu, w tych słowach, które przed chwilą, z jakimś szacunkiem, ze szacunkiem i z miłością wysłuchaliście. We wstępie powiedziałem, drogie siostry, zainteresowane centrum dzisiejszej naszej miłości, płynącej z wiary, jesteście znakiem, że Bóg jest z nami. To jest moment apologetyczny. Każda wdziana sutanna przez młodego Polaka, każdy przedziany habit przez młodą Polkę po 40 latach ateizacji, to jest dobitny znak. Co zwycięża? Jakiej sprawie służymy? Służymy sprawie zwycięskiej. Ufajcie, ja zwyciężę świat. I cieszcie się i rodzice. Bo nie zrywacie kontaktu z rodziną, tylko inaczej będziecie teraz kochać pełni, doskonali swojego ojca, swoją matkę, swojego brata, swoją siostrę. Inaczej, pełni. Doskonale. Cieszcie się, że staliście się argumentem dla ludzi, którym czasem dzisiaj z takich czy innych racji jest nie po drodze z Panem Bogiem. Czasem dla interesu, dla grubiej posmarowanej gromki chleba, dla stanowiska. Czasem przed niemądrym poukładanie sobie osobistych spraw. Chcieliby, żeby tego Pana Boga nie było. Wasza obecność na ulicy, w salce katechetycznej, a szczególnie po linii waszego charyzmatu, charyzmatu waszego zgromadzenia, przy łożu chorego, to będzie wiąta Ewangelii, żywa Ewangelii. Najwygodniejsze dla tych, którzy może nie wezmą żadnej z Ewangelii, czy jedna jest Ewangelia, ale według tych czterech zapisów, może nie wyciągną na razie ręki do nic. To nie będziesz Ewangelii. I będziesz momentem apologetycznym udowadniającym, że jest Bóg. Bo skoro się ma tylko jedno życie. A jeżeli gdy życiem się wielkodusznie manifestuje przywiązanie do Boga, to dokaże myśl. I bądźcie pokornie dumni. I wy, rodzice, że przez was będzie się działo świadectwo Chrystusowi, gdziekolwiek zostaniecie posłani. Oprócz tego pomożecie dzisiejszemu człowiekowi uwierzyć, że można Ewangelię odczytać od deski do deski. Nawet w niej nie ma łatwiej nakazu. Bo trzeba przyznać, że nasza religia nie jest łatwa. Wymaga 24 godzin na dobre konsekwencji, tam nie ma dużo. Tak jak na przykład drugi, też wierzących w jednego Boga. Gdzie cały dzień poszło, bardzo surowo poszło. Ale z niecierpliwością czekają na noc i wtedy rzucają się na jakiegoś barana, żeby go zjeść. Uwierzone. Widzimy pewno nieszczere. U nas nic nie. Uczciwość, prawość, rzetelność, to co jest fundamentalne do świętości, to trzeba sobie wykupać
Niełatwy jest rozumek właściwy, istoty rozumnej do ducha doczesnych. No niestety żyjemy w czasach, kiedy staliśmy się Panu Radeszem świata. Nie z własnej winy zostaliśmy zepchnięci do trudnych warunków ekonomicznych. I właśnie rodzice i nasi bracia żyjący w świecie, nasze mamy, ojcowie, coraz więcej otrzymują zmarszczek na mapie oblicza, jak powiązać koniec z końcem. I to może zrodzić właśnie niewłaściwe spojrzenie na to, co ma nam służyć. Na pieniądz, na dobro, na to, co człowiek sadzi do garnka, czym się przyobleczy siebie, swoje dzieci. Siostra Maria i tak idzie. Siostra Maria Goretti Konradka. Siostra Maria Lucyna. Siostra Maria. Jesteśmy, to nas wesołeś. Drogie siostry, a o co prosicie Boga i Jego Kościół Święty? Za łaską miłosiernego Boga poznałyśmy konstytucję generalną, zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety i przeżyłyśmy w siostrzanej wspólnocie okres trudu, a teraz prosimy pokornie o to, abyśmy mogły poświęcić się Bogu i Jego służbie przez złożenie ślubu w zgromadzeniu sióstr świętej Elżbiety. Bogu niech będą poświęcić. Czy jesteście gotowe poświęcić się Bogu i dążyć do doskonałej miłości według konstytucji zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety? Jesteśmy gotowe. Drogie siostry, przez sakrament chrztu świętego niech Bóg wszechmogący dopomoże Wam swoją łaską. Amen. Drodzy bracia i siostry, niech nasza błagalna modlitwa popłynie do Boga Ojca, dawcy wszelkiego dobra, by łaskawie potwierdził postanowienie, którym Jego łaska natchnęła ten Jego służebnicy. Klękamy wszyscy i będziemy się modlić. Bo tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, Święci Aniołowie Pańscy, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, Święty Janie, Święta Maryjo Magdaleno, Święci Szczepanie i Wawrzyńcze, Święci Kosmo i Damianie, Skolastyko, Święte Klaro i Katarzyno, Święta Teresa Zawilni, Święta Różno z Liny, Święta Franciszko Joanno de Chantal, aby Kościołowi przez ofiarę i apostolstwo Twoich służebnic obficze życie dar raczył. Abyś życie i czyny zakonników ku pożytkowi rodziny ludzkiej kierować raczył. Abyś we wszystkich rodzinach zakonnych Tobie oddanych miłość Chrystusa i ducha założycieli zachować i pomnażać raczył. Abyś rodziców tych służebnic Twoich za ofiarę, jaką Ci złożyli niebieskimi darami, napełnić raczył. Święty, prosimy, wysłuchaj nas.
Prosimy Cię, Panie Boże, wejdź na te służebnice Twoje, które dzisiaj ślubują wobec Kościoła zachowanie Rady Ewangelicznej. Obiecują ściśle naśladować Twojego Syna i spraw łaskawy, aby ich życie przyniosło chwałę Twojemu imieniu i przyczyniło się do zbawienia ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Według konstytucji Zgromadzenia Sióstr
nowy teren. Ja mu znam, że zgarbiła się jako pokorna służebnica, oddała się w całym serce Jezusowi Chrystusowi. Przyjmij ten poświęcony teren, jako znak, że zgarbiła świat, jako pokorna służebnica oddała się w całym serce Jezusowi Chrystusowi. Poświęcony teren jako znak, że zgarbiła świat i jako pokorna służebnica oddała się całym sercem Jezusowi Chrystusowi. Przyjmij ten poświęcony teren jako znak, że zgarbiła świat i jako pokorna służebnica oddała się całym sercem Jezusowi Chrystusowi. Pokorna służebnica oddała się całym sercem Jezusowi Chrystusowi. Który jest symbolem zwycięstwa, potykaj się potykaniem dobrym, pokładając nadzieję w Chrystusie, który zwyciężył świat. Przyjmij, siostro, ten wieniec, który jest symbolem zwycięstwa, potykaj się potykaniem dobrym, pokładając nadzieję w Chrystusie, który świat. Przyjmij, siostro, ten wieniec, który jest symbolem zwycięstwa, potykaj się potykaniem dobrym, pokładając nadzieję w Chrystusie, który zwyciężył świat. Aby siostry te czynem potwierdziły to, co ustami przyrzekły z pomocą Boga naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Obrigado.
świętej Elżbiety. Poddaję się tej wspólnocie zakonnej z całego serca do dyspozycji, by dzięki łasce Ducha Świętego, pomocy Najświętszej Maryi Panny, świętej Elżbiety, poprzez służbę Bogu i Kościołowi dojść do doskonałej miłości. Niech mnie w tym wspomaga Duch Założyciele naszego zgromadzenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja, siostra Maria Michaela, mam zdecydowaną wolę poświęcić się Bogu na całe życie i stanie zakonnym naśladować Chrystusa. Dlatego ślubuję Bogu Wszechmogącemu wobec sióstr tutaj obecnych na ręce przełożonej prowincji siostry Marii Eugenii Żury żyć na zawsze w czystości Bogu poświęconej, ubóstwie i pokuszeństwie według konstytucji zgromadzenia świętej Elżbiety. Oddaję się tej wspólnocie zakonnej z całego serca do dyspozycji, by dzięki łasce Ducha Świętego, pomocy Najświętszej Maryi Panny, świętej Elżbiety, poprzez służbę Bogu i Kościołowi dojść do doskonałej miłości. Niech mnie w tym wspomaga Duch Założyciela tego zgromadzenia w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Tym, że Słowo swoje w Duchu Świętym z niewymownej miłości stworzyłeś rodzinę ludzką i tak ją ukochałeś, że dopuściłeś ją do współżycia z Tobą, ozdabiając ją jako ulubienicę, podobieństwem do Ciebie i życiem wiecznym. Ześlij więc, Panie, moc Ducha Świętego na te służebnice swoje, które wszystko porzuciły ze względu na Ciebie. Ojcze, niech w nich jaśnieje oblicze Chrystusa, aby wszyscy patrząc na nie poznali.
obrączkę na znak zaślubin z Jezusem Chrystusem, który wybrał Cię na obwiednicę, dochowaj mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki. Przyjmij obrączkę na znak zaślubin z Jezusem Chrystusem, który wybrał Cię na obwiednicę, dochowaj mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki. Przyjmij obrączkę na znak zaślubin z Jezusem Chrystusem, który wybrał Cię na obwiednicę, dochowaj mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki. Drogie siostry, w imieniu Boga obiecuję Wam żywo wieczne, jeśli tylko wiernie zachowacie złożone śluby. Przez złożenie ślubów siostry te zobowiązały się nie tylko z Bogiem, lecz także związały się z rodziną zakonną, którą łączy wspólne powołanie, wspólna modlitwa i wspólne życie. Miłość Chrystusowa prowadzi Was z różnych stron kraju i daje Wam jedno serce i jedną duszę. Przyjmijcie te siostry do Waszych wspólnot i otoczcie je szczerą miłością, abyście byli jedno, jak Ojciec Syn, a Syn w Ojcu, i abyście byli doskonale w miłości.
byśmy coraz ściślej łączyli się z Tobą i coraz ofiarniej służyli wszystkim potrzebującym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
twarzy serca.